Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Straszydło. Podcast kryminalny. Są takie historie, o których usłyszymy raz i nie możemy o nich zapomnieć. Czasem wpływ ma na to wrażenie, jakie na nas dana sprawa wywarła, emocje, jakie wzbudziła, czy sytuacja, w której się o niej dowiedzieliśmy. Ja też mam jedną taką sprawę, która często do mnie powraca. Gdybym była Justyną Mazur, pewnie powiedziałabym, że jest mi szczególnie bliska. I to prawda. To znaczy nie to, że jestem Justyną, pewnie słyszycie po głosie, tylko że ta historia naprawdę jest dla mnie wyjątkowa. Może to dlatego, że co jakiś czas wracam na grób ofiary, a wolałabym nie. Bo gdyby go tam nie było, ktoś, możliwe, że nie jedna, a więcej osób zaznałoby spokoju. Jeśli śledzicie mój kanał na YouTubie, to znacie historię tej kobiety z mojego vloga kryminalnego, który nagrałam rok temu. Jak widać, a raczej słychać, znów z nią wracam i tym razem w formie podcastu. Bardzo chciałabym, aby się rozwiązała, dlatego mam nadzieję, że teraz dotrze do większej liczby osób. Kiedy dowiedziałam się o tej historii, byłam w pracy. Wiadomość o odnalezieniu zwłok przy kanale wywołała na mnie spore wrażenie i też małe zamieszanie. Głównie dlatego, że zarówno ja, jak i kilka moich koleżanek słuchałyśmy już w tym czasie podcastów True Crime, a tu wydarzyło się coś takiego pod naszym nosem. Z jednej strony wzbudzało to adrenalinę, a z drugiej przerażenie. Zwłoki kobiety odnalezione w zaroślach przy kanale. Kanał Hentternoisen. Ma on długość 32 km i to właśnie obok niego znajduje się jedna z dróg do mojej poprzedniej pracy. Wiele osób przemierza tę trasę samotnie, czasem bardzo wcześnie rano i pamiętam, że byłam zaaferowana, bo zastanawiałam się, co zrobiłabym, gdybym to ja wpadła na to ciało. Wyobrażałam sobie tą panikę i paraliż, niemoc. I to nie tak, że chciałam, ale zastanawiałam się, co by było gdyby. Kim była ofiara, wiadomo było od początku. Kobieta. I w sumie tylko tyle. Nikt nie wiedział, jakiej nacji, a w okolicy pracuje dużo osób różnej narodowości i różnych kultur. Zastanawialiśmy się, czy mogłaby być to nasza rodaczka, czy czasem ktoś w ostatnim czasie nie zaginął, ale to był tylko ślepy trop. W końcu do wiadomości publicznej zaczęło przedostawać się więcej oficjalnych informacji niż tylko plotki i domysły. Okazało się między innymi, że kobieta, czy też jej ciało, zostało podrzucone w innym miejscu przy kanale, niż ja to sobie na przykład wyobrażałam, w bardziej odludnym miejscu. Możecie to zobaczyć na przykład na vlogu, gdzie myślałam, że to było, a gdzie tak naprawdę to wszystko się wydarzyło. Wiecie już, jak ja to zapamiętałam, ale oczywiście nie jest to koniec historii. Chcę przybliżyć Wam jak najwięcej szczegółów, może coś zwróci Waszą uwagę i przypomni Wam się jakieś zaginięcie. Coś szczególnego, co przedstawi sprawę w całkowicie innym, nowym świetle. Może razem uda nam się rozwiązać tę zagadkę, bo nie ukrywam, że jestem zdeterminowana. Dlatego też nagrywam to w formie podcastu, bo vlog dotarł do mniejszej ilości osób. Spróbuję skontaktować się z organizacjami poszukującymi zaginionych, tymi polskimi, jak i zagranicznymi, może z jakimiś podcasterami, nie wiem. Może komuś rysopis tej kobiety kogoś przypomni. To właśnie też dlatego osoby, które śledzą mojego Instagrama, mogły zauważyć post na relacji, w którym prosiłam o nazwy organizacji, do których mogłabym napisać. A teraz zapraszam Was już na tą oficjalną część tego odcinka.
Westdorpe, Holandia. 22 czerwca 2019 roku. W godzinach porannych pewien przypadkowy przechodzień, spacerując wzdłuż drogi Sint-Antonie-Kade, odnalazł nagie kobiece ciało. Z zarośli wystawały bose stopy. Oczywiście domyślacie się, że jak to w podcastach kryminalnych, nie był to manekin. Na miejsce szybko wezwano policję, ale od samego początku w tej sprawie pojawiły się komplikacje. Do końca nie było pewne, do kogo należy śledztwo, ponieważ łąka, czy po prostu ziemia, na której leżało ciało, jest granicą dwóch państw – Belgii oraz Niderlandów. Pierwszym wyzwaniem było więc zabezpieczenie terenu i ustalenie, do kogo on należy. W końcu okazało się, że jest to teren holenderski i tak policjanci z tego kraju rozpoczęli pracę nad sprawą martwej kobiety z Westdorpe, czy po prostu kobiety z Westdorpe. Nazwa ta funkcjonuje po dziś dzień i czasem będę jej używała. Już w pierwszych dniach do wiadomości publicznej przedostała się informacja, że kobieta została zastrzelona, a miejsce odnalezienia zwłok nie było miejscem, w którym doszło do zbrodni, czyli została tam podrzucona. Ktoś musiał to miejsce znać, kojarzyć. Wjazd na Antonie-Kade zaczyna się tuż za mostem, a raczej pod mostem Sazvanhend, który możecie zobaczyć na vlogu sprzed roku. Droga ta ma długość blisko 2 km, znajduje się przy kanale Hentternoisen i jest miejscem, w które zapuszczają się jedynie rybacy czy osoby uprawiające jogging, spacerujące. Na początku drogi znajduje się znak, że nie można wjeżdżać na ten teren samochodem, a na końcu tak zwany ślepy zaułek. Nie pojedzie się nigdzie dalej. Ten zakaz wjazdu jest często łamany i tak musiało być też w tym przypadku, bo nikt raczej nie ciągnął zwłok przez 2 km. Nie było śladów wskazujących na to, że mogłoby tak być. Sprawca bądź sprawcy musieli podrzucić ciało w środku nocy, gdy nikt nie zwrócił uwagi na pojazd wjeżdżający tam. Ostatnie domy znajdują się na początku tej drogi, więc dawało to sporo swobody osobom, które uczestniczyły w tej akcji. Nie doszukałam się nigdzie, czy policja doszła do tego, z jakiej broni zginęła ta kobieta. Istnieje szansa, że tak, ale mogli zachować tą informację dla siebie na wypadek, gdyby została ona rozpoznana i sprawa weszłaby na etap poszukiwania sprawcy. Nie wiem, to tylko takie moje przypuszczenia. Aha, i nie podano też, ile miała ran postrzałowych. Tak jak wspominałam, martwa kobieta była kompletnie naga. Nie miała ubrań, biżuterii, nic, co mogłoby jakkolwiek nakierować śledczych na jej tożsamość, czy chociaż miejsce, w którym mogła przebywać w przeszłości. Niektóre z naszych ubrań są na tyle, powiedzmy, unikatowe, na przykład sprzedawane tylko i wyłącznie przez kilka sklepów, że zawęża to pole poszukiwań. Niestety tutaj nie. Nie miała ona żadnych znaków szczególnych, takich jak znamiona czy tatuaże. Jej jedyną rozpoznawalną cechą wyglądu były blizny po licznych operacjach. Wycięcie wyrostka, woreczka żółciowego oraz narządów rozrodczych. Nie wyglądała na zaniedbaną kobietę, jak podkreślano, miała starannie pomalowane paznokcie. Niestety ustalenie jej tożsamości to żmudna praca. Testy DNA, które zostały wykonane później, są tylko danymi bez nazwiska. Kobieta nie widnieje w żadnej bazie, więc jedyne co pozostało to czekać, aż kiedyś pojawi się ktoś o podobnym kodzie genetycznym, o ile sprawa nie trafi do tych typu cold case na lata. Jak wiadomo z oficjalnych źródeł, policja zabezpieczyła worek na śmieci pochodzący ze sklepów sieci Intermarché, lub foliową reklamówkę z tego sklepu. Tu może być mała niejasność ze względu na tłumaczenie. Raz czytam, że worek ze śmieciami, raz worek na śmieci, innym razem reklamówka. Śledczy przypuszczają, że może być ona związana z kobietą ze względu na to, że znajdują się na niej jej ślady biologiczne. Ta foliowa torebka może być jednym z nielicznych tropów. Sieć sklepów Intermarché występuje tylko w kilku krajach, Francji, Belgii, Portugalii czy w Polsce. I ze względu na to oraz fakt, że w okolicy pracuje wielu naszych rodaków, policja nie wyklucza, że kobieta mogła być Polką. Polką, Holenderką, Belgijką, Francuską lub Rumunką. Wyjaśnię wam tylko, że Rumunką też z tego względu, że mieszka i pracuje tu wiele osób z tego kraju, tak jak i z Polski.
I tu w kwestii reklamówki policja nie chce mówić więcej, co znajdowało się w środku nie wiadomo. Cytując, to są informacje kryminalne, których nie chcemy ujawniać za pośrednictwem mediów. Koniec cytatu. Historia kobiety z Wesdorpe szybko pojawiła się w niderlandzkiej telewizji. Odpowiednik naszego programu 997, czyli Opsporing Verzocht, wyemitował odcinek, w którym omówiono sprawę. Wcześniej był on na YouTubie z polskimi napisami, ale niestety teraz nie mogę go znaleźć. W programie pojawił się rysunek sporządzony przez jednego z pracowników policji oraz zdjęcia zwłok kobiety. Oba portrety pojawią się na moim Instagramie strasidło_podcast, natomiast zdjęcia są na tyle nieprzyjemne i drastyczne, że odsyłam Was, żebyście, jeśli macie ochotę, sami obejrzeli je na Google Grafika. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Dode Frau Wesdorpe. W programie zostało omówione w sumie wszystko to, co zdążyłam Wam już powiedzieć. Jednak dzięki temu odcinkowi oraz ulotkom rozesłanym do kilku europejskich krajów, w tym Polski, zaczęły pojawiać się pierwsze tropy. Ludzie szukali podobieństwa do poszukiwanych, zaginionych kobiet. Tak natrafiono m.in. na sprawę Niemki, Moniki Richel, która zaginęła w 2017 roku. Kobieta ze zdjęcia była tak podobna, naprawdę tak podobna do Denatki, że nawet policjanci mieli nadzieję, że trafili na przełom w sprawie. Niestety to był ślepy strzał. Podejrzewano też, że zamordowaną kobietą mogła być Anne Elisabeth Hagen. To uprowadzona w 2018 roku żona norweskiego milionera Toma Hagen. Jednak tu też brak dopasowania. Swoją drogą Kryminalna Skandynawia nagrała o tym porwaniu niedawno podcast, a ja serdecznie Wam go polecam. Ze względu na to, że znałam nazwisko Anne Elisabeth Hagen z mojej sprawy, a słuchałam tego odcinka naprawdę z wielką ekscytacją i wypiekami na twarzy. Łącznie policja dostała blisko 600 poszlak, w tym prawie 40 nazwisk osób zaginionych, nad którymi się pochylono, jednak wszystko to tylko domniemania. Ale to nic, bo szukają dalej i z chęcią, że tak powiem, przytulają takie informacje i czyjeś przypuszczenia, bo któraś z informacji może okazać się kiedyś tym przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Aktualnie za wskazówkę, która nakieruje śledztwo na odpowiednie tory, policja wyznaczyła nagrodę 15 tysięcy euro. Stąd też tak nagle pojawiło się wiele wiadomości z całej Europy. Przedstawię Wam teraz rysopis kobiety z Wesdorpe, który widnieje we wszystkich mediach. Kobieta, wiek między 50 a 65 lat, 160 cm wzrostu, waga około 60 kg, włosy krótkie, koloru rudego, jasna cera, brak tatuaży, blizny po operacjach. Na pewno jej podobizna widnieje na okładkach tego odcinka, ale w pełnej okazałości możecie zobaczyć go, przypominam, na Instagramie strasidło_podcast lub na grupie Straszydła na kwadracie. Możecie je przyjrzeć dokładniej. Tak jak mówiłam na początku, rozesłałam prośby o udostępnienie do kilku organizacji i w momencie, gdy to nagrywam, dwie z nich napisały o sprawie na swoich stronach. I proszę Was o udostępnienie tych postów oraz odcinka, ponieważ naprawdę ktoś może skojarzyć się z widzenia. Może z jakiegoś artykułu o czyimś zaginięciu. Tak jak było to w sprawie pani Agnieszki Wójtowicz, o której opowiadałam w odcinku Sukces internautów. Ta historia rozwiązała się po ponad 20 latach. Dlatego dla kobiety z Wesdorpe też jest szansa. Ktoś musi szukać tej kobiety. Mogła być czyjąś matką, żoną. Została pochowana 13 sierpnia 2019 roku. Pochowano ją na cmentarzu miejskim w miejscowości Terneuzen, czyli w siedzibie gminy. Ceremonia była skromna, a przemawiał podczas niej m.in. burmistrz miasta. Pochowana została w bezimiennym grobie, na którym widnieje napis. Nadeszła noc, bez jutra, bez pytania zatrzymała czas. Zabrany przez ciszę, wieczny odpoczynek, niepotrzebnie wyzwolony. Możliwe, że przywiązałam się do tej sprawy dlatego, że czasem, tak jak już mówiłam,
Odwiedzam jej grób. Za każdym razem, gdy tam idę, nie mogę go odnaleźć, bo w drodze zastanawiam się, czy dalej on tam stoi, czy może coś ruszyło do przodu, może ją zidentyfikowano. Później jednak go odnajduję i jednak dalej tam stoi, sporadycznie odwiedzany. Zawsze zastanawiam się, kto za nią tęskni i nie może tak jak ja stanąć nad tym grobem, bo żyje w nieświadomości. Mam nadzieję, że tym razem historia kobiety znalezionej na granicy nie ucichnie tak szybko, że zaangażuje się w nią więcej osób, bo już się zaangażowało i może razem jakoś uda nam się ją rozwiązać. Liczę, że śledczy zastosują nowsze techniki, jak chociażby zbadają DNA pod kątem jej etnicznego pochodzenia lub że w bazie pojawi się jakiś materiał, do którego uda się dopasować ją lub sprawcę. Jeszcze raz, ostatni raz, proszę Was o udostępnianie publicznie postów na Facebooku, które ja udostępniam na grupie, aby dotarło to też do Waszych znajomych, którzy nawet nie interesują się historiami kryminalnymi. Może to była czyjaś sąsiadka, pani, która sprzedawała w sklepie, albo ktoś może pracował z nią w Holandii albo Belgii. Jeśli macie jakiekolwiek przypuszczenia lub domysły, to skontaktujcie się z policją w Polsce lub jeśli zależy Wam na anonimowości, możecie wysyłać maila do mnie na straszydło.zdk@gmail.com bez polskich znaków. Ja przekażę te informacje dalej. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego, ale bardzo ważnego dla mnie odcinka. Wiem, że ta sprawa chyba już zawsze będzie ze mną i przepraszam, że jest on w innej formie niż zazwyczaj, ale nie potrafiłam chyba zrobić go inaczej. Kochani, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.